Spotkaliśmy się, ponieważ na Instagramie od kilku tygodni zapowiadasz projekt wielki, ważny dla ciebie, no i też teraz już musimy zawsze pisać sekretny. I gdybyś mogła nam przybliżyć, czym jest dla ciebie to coś, co jest dla ciebie tak ważne, nad czym pracujesz od wielu tygodni? To jest bardzo dojrzały projekt, który jest taką wypadkową moich przemyśleń i obserwacji na temat istniejącej rzeczywistości, która nas wszystkich otacza. I postanowiłam wykorzystać swoje możliwości, swoje doświadczenie, również producenckie, odważyć się na to, żeby wyjść do dyskusji na temat tego, w jakiej jesteśmy kondycji jako ludzie współcześnie i co nas łączy, jakie wartości nas łączą. Często widzę, że my jesteśmy do siebie bardzo podobni, ale może nie zawsze potrafimy to wykomunikować w taki sposób, czego potrzebujemy, aby tak naprawdę połączyć się w realizacji tych potrzeb. Więc parę lat temu już zaczęłam wykorzystywać swoje umiejętności związane z edukacją. Poszłam dalej w tę drogę, tworząc swoje własne narzędzia coachingowe. I to też pozwoliło mi na taki rodzaj pracy z ludźmi, i indywidualnie, i w grupach, który nazwałam w jakimś sensie moimi badaniami społecznymi. I mam wrażenie, że wszystkich nas łączy jedno, mamy kryzys wartości. Wszystkich nas też łączy jedno, mamy potrzebę bycia zrozumianym, akceptowanym i kochanym. I to jest coś, co jest wspólne, bez względu na to, z jakiego domu pochodzimy, jakie mamy, nie wiem, wyobrażenie na swój własny temat, czy jaki etap w życiu, czy do czego zmierzamy. To wszystko łączy nas, właśnie ludzi. I jeśli popatrzymy na to w ten sposób, że to ja, biorąc odpowiedzialność za to, w jaki sposób się komunikuję, czy w jaki sposób dbam o siebie od początku dnia do końca dnia i nawet wtedy, kiedy śpię, po to, żeby przepracowywać w sobie pewne napięcia, czy też nazywać emocje, które są naturalne i w każdym z nas są, tylko jeśli się nad tym nie zastanowimy, jeśli pędzimy, jeśli mamy jakieś obciążenia, jest ich coraz więcej, nieporozumienia, które nie są wyjaśnione, nie wiem, różnego rodzaju sytuacje, które nas zaskakują, z którymi sobie musimy radzić, a stres jest ogromny. Jeśli nie uświadomimy sobie tego każdego dnia i nie pracujemy nad tym, to naturalne jest, że gdzieś musimy tę energię wyrzucić. I bardzo często, co też nas łączy, wyrzucamy tę energię na najbliższych. I to jest właśnie coś, o czym chciałabym głośno powiedzieć, co jest może nieprzyjemne, że bardzo wiele potrafimy sobie zrobić krzywdy nieświadomością swoją. W informacji prasowej o twojej akcji przeczytałem bardzo ważną rzecz, że wy też chcecie pokazać, że czasami nosimy w sobie jakieś takie rzeczy podświadomie, które albo dało nam społeczeństwo, coś nam błędnie komunikując, albo coś czerpaliśmy z edukacji, co nie do końca jest prawdą, albo też wynosimy po prostu z domu. I chyba wiele osób łapie się na czymś takim w dorosłym życiu, że właśnie zastaję się moją mamą, która popełniała jakieś tam błędy i ja nigdy tego nie chciałam, a jednak robię dokładnie tak samo jak ona. Czy ty się czasem właśnie łapiesz na takich momentach? Wiesz co, ja mam za sobą przeróżne metody pracy nad sobą w terapiach różnych. Na początku tak naprawdę mojej drogi zawodowej, właśnie przez fakt, że kiedy miałam 18 lat, to moja mama umarła, więc wiesz, to jest tak naprawdę, jest nazwane to w psychologii jako jedna z największych traum, jakiej może człowiek doświadczyć. Właśnie dlatego mówię, że wybrałam prawdopodobnie ten zawód właśnie po to, żeby się dowiedzieć, kim jestem, bo to się bardzo zbiegło z tym czasem, więc wtedy, gdyby nie to, że ja poszukiwałam siebie, że miałam właśnie psychoterapię, że uczyłam się na nowo funkcjonować,
i rozumieć te mechanizmy, to pewnie bym się nie do końca zbudowała, bym pewnie miała duże problemy z znalezieniem właśnie spokoju i szczęścia. Czy ja widzę mechanizmy podobne do mechanizmów moich rodziców? Pewnie wiele razy i też wiele razy uświadamiałam je sobie i wiele razy przepracowywałam to na wielu poziomach. I przez to, że właśnie jeszcze dodatkowo moją pasją jest psychologia i coaching, więc ja wiesz, jestem cały czas tak naprawdę w procesie, bo właśnie dzięki temu, że każdego dnia czegoś o sobie się dowiaduję, plus pracuję z ludźmi, więc dowiaduję się i o nich, i o sobie znowu kolejnych rzeczy, znowu sobie zadaję nowe tematy do pracy. Poczułam, że jestem na tyle gotowa, na tyle jakby poukładana, spokojna i właśnie mam w sobie bardzo dużo mocy, która prowadzi innych ludzi, mogę tak powiedzieć, że jestem w stanie pójść na przodzie, poprowadzić tych ludzi, dając im konkretne narzędzia. I właśnie, żeby poczuć ten spokój i być chociaż w połowie tego miejsca, w którym ty jesteś po latach pracy, no to trzeba od czegoś zacząć. I mam nadzieję, że dla niektórych tym bodźcem będzie twoja akcja.